Jeśli Star Wars Outlaws czegoś nas nauczyło, to tego, że bycie nikczemną kosmiczną młodszycą jest o wiele trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy kilka wskazówek, które uchronią Was przed zostaniem pożywką dla Sarlaka. Nieważne, czy mówimy o indie rocku, czy mleku roślinnym, dobrze jest czasem sięgnąć po alternatywę i dotyczy to również schematu sterowania w Star Wars Outlaws. Opcja przełączania się na tryb alternatywny znajduje się w menu ustawień gry i znacznie zwiększa komfort rozgrywki. Generalnie zamienia ona komendy walki wręcz i interakcji, pozwalając na miażdżenie wrogów kliknięciem prawego drążka i interakcję z przedmiotami za pomocą przycisku X. Jest to znacznie bardziej powszechny schemat sterowania, który od razu wyda się Wam bardziej naturalny i który powinien pomóc wyeliminować wiele przypadkowych naciśnięć przycisków. Warto zaznaczyć, że zmienia to również sterowanie ścigaczami i śmiałkiem, ale uważamy, że tutaj również jest to lepsze rozwiązanie. Dopalacze ścigaczy przeskakują na prawy drążek, a użycie przycisku X pozwala skanować podczas lotu śmiałkiem. Gdy już zdobędziecie umiejętność skakania w nadprzestrzeń niczym Chewie, odkryjecie, że w pobliżu stołu warsztatowego na waszym statku znajduje się naprawdę przydatny sprzęt. Holonadajnik pozwala wyśledzić łupy gildii kupieckiej, a także skarby pozostawione przez innych przemytników, które obejmują wiele przydatnych przedmiotów do craftingu i innych użytecznych drobiazgów. Jest też naprawdę łatwy w użyciu. To połączenie pirackiej mapy skarbów i wykrywacza metalu wskaże Wam ogólny obszar poszukiwań, a gdy będziecie blisko celu, zacznie migać i pikać. Oto prawdziwa gratka dla miłośników międzygalaktycznych przygód, dla których czas to pieniądz. Nie musicie korzystać ze śmiałka, by podróżować między planetami. Oczywiście, wasz niezastąpiony statek jest jedynym sposobem na dotarcie do nowego świata po raz pierwszy. A kto by odmówił latania wśród gwiazd w wielkim statku kosmicznym? Ale po odblokowaniu punktu szybkiej podróży możecie wracać do niego z dowolnego, bezpiecznego obszaru za pomocą mapy. Jest to świetne rozwiązanie, gdy cofamy się, by zebrać przedmioty kolekcjonerskie lub ukończyć inne zadania poboczne i naprawdę wrzuca hipernapęd w szybkich podróżach. Ponieważ statek Kay, jej śmigacz i blaster mogą być ulepszane, łatwo jest stracić kontrolę nad materiałami, które trzeba zebrać do następnego tuningu. I naprawdę warto zdobyć te ulepszenia, gdy tylko będą dostępne, ponieważ może okazać się, że nie macie do nich dostępu, gdy jesteście w trakcie wykonywania głównego questu. Co zwykle nie jest najlepszym momentem na to, by korzystać z nie do końca podlevelowanego sprzętu. Na szczęście gra ma przydatny sposób przypominania nam o tym za każdym razem, gdy zbierzemy wystarczającą ilość rzeczy do ulepszania. Zobaczymy żółty znacznik nad handlarzem ścigaczy, ulepszaczem statku lub stołem warsztatowym. Wydaje mi się, że to William Shakespeare powiedział kiedyś, że kto kradnie moją sakiewkę, kradnie głupstwo. Lecz ten, kto pozbawia mnie mego dobrego imienia, może spowodować, że zostanę rozstrzelany przez bandę kosmicznych bandziorów uzbrojonych w karabiny laserowe. W każdym razie coś w tym stylu. Generalnie chodzi o to, że utrzymywanie dobrej reputacji wśród różnych frakcji jest niezbędne, jeśli nie chcecie spotkać się z wrogim przyjęciem za każdym razem, gdy znajdziecie się w ich pobliżu. Podejmowanie się kontraktów to świetny, pozbawiony minusów sposób na zwiększenie swojej reputacji i odciągnięcie od siebie uwagi lub zdobycie dodatkowej reputacji, której potrzebujecie, by odblokować nową misję lub nagrodę. W branży przemytu kosmicznego liczy się to, kogo znacie, dlatego nigdy nie należy rezygnować z możliwości spotkania się z nowym brokerem kontraktów. Zwłaszcza, że po pierwszym spotkaniu można uzyskać dostęp do wszystkich zadań danego brokera z dowolnego terminala kontraktowego, zamiast spotykać się z nim osobiście. Jest to szczególnie wygodne, biorąc pod uwagę, że taki terminal znajduje się na waszym statku zaraz obok kanapy. A żeby jeszcze szybciej sprawdzić dostępne kontrakty brokerskie, wystarczy rzucić okiem na ekran reputacji. Pokazuje on również lokalizację wszystkich kupców danej frakcji, co jest przydatne, jeśli potrzebujemy od nich jakichś VIP-owskich przedmiotów. Oprócz zimnego trunku i marynowanej cebulki, barman Bram służy fachową radą, dzięki której Kay może odblokować szereg nowych umiejętności. Jedna z nich, o nazwie Znam kogoś, jest w rzeczywistości o wiele bardziej przydatna, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
Zdolność znam kogoś daje Kay możliwość wykonywania osobistych zleceń dla różnych kupców i początkowo wydaje się, że jest to po prostu ciekawy sposób na uzyskanie dostępu do dodatkowych zadań pobocznych. Ale nagrody są tu naprawdę niesamowite, a zlecenia są naprawdę łatwym sposobem na zdobycie ekwipunku Superior, który zapewnia potężne bonusy, jeśli uda Wam się zebrać wszystkie trzy elementy z tego samego zestawu. Oprócz tego, że jest niesamowicie uroczy, Nyx jest też wyjątkowo utalentowanym pomocnikiem, który może pomóc Kay na wiele różnych sposobów. Przytrzymanie przycisku LB spowoduje wyświetlenie pełnego zakresu akcji aktualnie dostępnych dla Waszego pozaziemskiego towarzysza, w tym jego umiejętności kieszonkowca, która jest fantastycznym, pozbawionym ryzyka sposobem na zaopatrzenie się w granaty i fiolki bakta, gdy kończy się zapas. Znajdziecie tu również opcję pogłaskania Nyxa, co oprócz tego, że jest oczywiście jak najbardziej słuszne, to jest również dobrym sposobem na progres umiejętności poszukiwacz skarbów w drzewku eksperckim, co jest kolejną naprawdę fajną sztuczką, która pozwala Nyxowi wskazywać pobliskie pojemniki. Kiedy poruszacie się ścigaczem, możecie napełnić swój pasek adrenaliny otrzymując obrażenia, co otwiera przed Wami możliwość przyjęcia całkiem niezłej, lekko sadomasochistycznej strategii walki. Jeśli na ogonie siedzą Wam bandziory i nie możecie ich zgubić, zawsze możecie uderzyć w jakiś obiekt lub skoczyć z ogromnej rampy, by podnieść poziom adrenaliny do 100%. A wtedy możecie wykorzystać tę dawkę adrenaliny, by szybko zlikwidować wszystkich przeciwników. Jednym z łatwych sposobów na zarobienie pieniędzy w Outlaws jest obstawianie wyścigów fatierów. Jak można się spodziewać, ten szlachetny sport jest tak wypaczony jak łokcie Sebulba, a ich wynik jest zazwyczaj z góry ustawiony. Datapady, które można znaleźć w okolicy, często dostarczają wskazówek na temat tego, kto będzie zwycięzcą następnego wyścigu, dając Wam szansę na wzbogacenie się. Ale najważniejsza rada jest taka, żeby obstawiać tylko wtedy, gdy znajdziecie jedną z tych wskazówek, ponieważ w przeciwnym razie ryzyko jest zbyt duże, a szkoda byłoby stracić ciężko zarobione kredyty. Okej, może trochę przesadzamy z tym ciężko zarobione, ale jednak. Żeby zdobyć osiągnięcie There is no try, musicie ustanowić nowy rekord punktowy w jednej z gier zręcznościowych, które można znaleźć w prawie wszystkich większych miastach galaktyki. Możecie to sobie znacznie ułatwić, wybierając odpowiednią grę. Do wyboru są dwie i o ile dotarcie na szczyt tabeli w Raven 6 wymaga niemal bezbłędnej gry, o tyle zdobycie pierwszego miejsca w Riders pozostawia znacznie więcej miejsca na błędy. Nie będziecie więc musieli próbować tak mocno, a wiecie co Yoda sądzi o próbowaniu. Keselski Sabak, gra karciana popularna w uniwersum Gwiezdnych Wojen, to kolejny świetny sposób na zdobycie kredytów w Outlost. Jest ona nieco bardziej skomplikowana, więc zakończymy kilkoma wskazówkami tylko na jej temat. Po pierwsze, jeśli ciężko Wam odczytać karty, możecie zamienić runy Sabak na uproszczony system numeracji. Miejcie oko na górną część ekranu i zwracajcie uwagę na karty, które inni gracze dobierają i odkładają. Jeśli ktoś odrzuca karty z wysokimi numerami, oznacza to, że szuka kart z niższymi numerami i być może właśnie dobrał kartę, której potrzebuje do uzyskania małego sabaka. Żeby przejrzeć karty na stole bez wydawania żetonu, wystarczy nacisnąć przycisk wstecz. Jeśli nie ma żadnych korzystnych ruchów, jakie moglibyście wykonać przed dobraniem karty, będziecie mogli cofnąć się i zamiast tego spasować. Nigdy nie używajcie sztuczek, które pozwalają na odzyskanie żetonów, gdy macie silną rękę, ponieważ prawdopodobnie i tak je odzyskacie. Zamiast tego używajcie żetonów, które zmuszają przeciwnika do spasowania lub opodatkowują jego pulę, by zmaksymalizować liczbę wyeliminowanych graczy. Jeśli od samego początku wylosujecie słabe karty, nie inwestujcie przesadnie w dobieranie kart. Po prostu przeczekajcie całą kolejkę i zachowajcie żetony na następną. Sprawdźcie swoją bazę żetonów zmiany, by uzyskać wskazówki, które pomogą Wam wybrać nowe żetony, które są znacznie potężniejsze niż trzy, z którymi zaczynacie. Uważajcie jednak na żeton oszusta, bo dosłownie wszystko zależy od tego, jak potoczą się kości. Jeśli nie wyrzucicie identycznej liczby jak karty na ręce, tracicie je. Sylop w parze z jedynką lub dwójką zazwyczaj wygrywa kolejkę, ale tak silna ręka daje również swobodę inwestowania w dobieranie kart, by spróbować zdobyć drugiego sylopa, który jest najsilniejszą ręką w grze, czyli tak zwanego czystego sabaka.
Nigdy nie powinniście wymieniać sylopa na kartę numeryczną, ponieważ sylopy przybierają wartość drugiej karty z ręki. Chociaż zmienia się to, jeśli ktoś użyje żetony zamiany obniżka, który zmienia wartość sylopa na zero i potencjalnie może zepsuć rękę. Teoretycznie nie dotyczy to sytuacji, w której macie parę sylopów, ponieważ i tak ich różnica wynosiłaby zero, co wciąż daje wam czystego sabaka. No i proszę, od teraz będziecie bogaci w kredyty, zaopatrzeni w najlepszy sprzęt i zostaniecie najlepszymi kumplami z Nixem. Jeśli macie jakieś własne wskazówki dotyczące Star Wars Outlaws, napiszcie je w komentarzu pod filmem i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnych nowych porad dotyczących waszych ulubionych gier. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się!